Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat etyki i koronawirusa z filozofką z Uniwersytetu Łódzkiego, doktorką Lazari Radek oraz Katarzyną Lazari Radek oraz panem profesorem Pawłem Łukowem z Uniwersytetu Warszawskiego. Oboje zajmują się etyką. Ja chciałbym zacząć od takiego problemu, który wydaje mi się wiązać z problemem koronawirusa. Główny problem nie jest zjadliwość tego wirusa, bo to prawdopodobnie wszyscy to jakoś się z tym zetkniemy. Mówi się o tym, że 70% społeczeństwa będzie albo chora, albo będzie nosicielami. Natomiast problem jest w tym, że w pewnym momencie się czopują służby zdrowia w różnych krajach. No i takie zaczopowanie polega na tym, że między innymi powstają problemy, kogo najpierw przystawić do respiratora w momencie, kiedy się dusi z powodu zapalenia płuc, które jest powikłaniem. I teraz pytanie do filozofki, do filozofa. Kogo najpierw ratujemy respiratorem? Czy lekarkę, czy filozofkę, czy filozofa, czy lekarza? Jakie odpowiedzi może dać taka filozofia, którą wy uprawiacie państwu? Proszę. No, ja bym powiedziała, że jeżeli jest to lekarz ratujący ludzkie życie, no to niestety na swoją zgubę muszę przyznać, że powinniśmy ratować lekarza, ponieważ on jest po prostu społecznie bardziej użyteczny. Przepraszam, Pawle. Ale... No ja akurat mam odmienne zdanie. Ja jestem przekonany, że pytanie jest sformułowane w niewłaściwych terminach. To znaczy, że sformułowane w kategoriach ról społecznych. Tymczasem decyzje w medycynie podejmuje się nie na podstawie ról społecznych, które odgrywają poszczególne osoby, tylko na podstawie oceny stanu klinicznego i tego, jak wiele dobrego można dla każdej z tych osób zrobić, a wtedy, kiedy musimy wybierać, komu najpierw, to będziemy włączali dodatkowe kryteria. W każdym razie będziemy starali się jak najwięcej dobrego zrobić, które będziemy definiować najczęściej za pomocą lat, które do przeżycia zostały, czy które ktoś może w zdrowiu przeżyć, za pomocą w ogóle przeżycia, przetrwania. Więc to będą kryteria. Więc wtedy bym odpowiedział na to pytanie o te cztery osoby. Powiedziałbym, to musimy ocenić, kto z nich z punktu widzenia medycznego jest najbardziej potrzebujący. I jeśli musimy wybrać jedną osobę, a jeśli możemy więcej, bo to będzie zależało od tego, jakie mamy zasoby, to więcej. W każdym razie kluczowa rzecz, jak sądzę, to jest to, w jaki właśnie sposób zdefiniujemy problem. Oczywiście, ja tu się z Tobą zgodzę o tyle, że założyłam, że jesteśmy w podobnym wieku i o podobnych potrzebach. No to wtedy jakby tą miarą byłaby tu użyteczność społeczna, natomiast naturalnie w takim klasycznym triażu najpierw bierzemy pod uwagę to, kto potrzebuje tej pomocy najbardziej, komu możemy uratować życie, a kto od razu, a kto może poczekać. No ale oczywiście również bierzemy też pod uwagę wiek, prawda? To ile osoba przeżyje. Jeżeli obie potrzebują tej pomocy w podobnych okolicznościach, to dalej możemy wziąć pod uwagę to, ile lat przed tą osobą. Tak? Czy jest to człowiek młody, który ma jeszcze całe życie, czy to chyba starsza, która to życie przeżyła już dosyć długo. Tylko myślę, że zawsze trzeba pamiętać, że takie kryteria dodatkowe, które byśmy włączali, one zawsze będą musiały być umieszczone w pewnej całości. Pamiętajmy, że w medycynie nie podejmuje się decyzji, czy tak jak w ogóle rzadko się podejmuje decyzji, że tak powiem, moralne decyzje, muszą uwzględniać wiele rozmaitych aspektów. I jeżeli na przykład bierzemy pod uwagę wiek, to musi on być w pewnym kontekście, ze względu na który kwestie wiekowe są istotne.
bo w jednych kontekstach to będzie nieistotne, w innych będzie bardziej, bo przecież w innych, powiedzmy, sytuacjach, powiedzmy, wytycznych dotyczących leczenia skrajnych wcześniaków, tam również wiek ciążowy bierze się pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że on służy do oceny szans powodzenia interwencji medycznych. W związku z tym musimy pamiętać, że te rozmaite kryteria, bo ostatnio w mediach się pojawiło rozmaitych sporo takich nieporozumień dotyczących uwzględniania wieku pacjentów. Jeśli wyciągniemy jakikolwiek element kryteriów decyzyjnych z ich kontekstu, to one zawsze będą budziły wątpliwości, bo równie dobrze można by krytykować, że ktoś podejmuje, że lekarz ma podejmować decyzję na podstawie pomiaru temperatury. No samego, wiadomo, że to na ogół nie będzie rozsądne. Należy to umieścić w pewnym kontekście innych elementów kryteriów decyzyjnych. I wtedy możemy zacząć rozmawiać, czy ta dyskusja może mieć charakter merytoryczny. To znaczy, w jakim stopniu, jakie kryterium, który element tych kryteriów decyzyjnych należy brać pod uwagę. Czyli to tutaj bardzo ważne. Czy dobrze rozumiem w takim razie, że decyzja będzie zależała każdorazowo od kontekstu i od lekarza? To znaczy, lekarz będzie podejmował taką decyzję? No ja myślę, że trzeba po prostu przypomnieć pewną oczywistość i wtedy odpowiedź na to pytanie będzie dosyć prosta. Lekarz nie leczy ludzi w ogóle, tylko leczy konkretnych ludzi, konkretne jednostki. Wobec tego, podejmując decyzję, musi się kierować oceną stanu klinicznego konkretnego pacjenta, tego, którego ma przed sobą, a nie jakiegoś uogólnionego, niesprecyzowanego bliżej człowieka. Wobec tego odpowiedź jest tak. Lekarz zawsze się zajmuje konkretnymi ludźmi. Z drugiej strony jakieś wytyczne też ma i myślę, że nawet dobrze, że ma, ponieważ jakby obarczanie lekarza tą decyzją no, jest też tu problematyczne i z uwagi na system, jak i na no, morale tego lekarza, prawda? Wyobrażam sobie, że on też by chciał mieć chociaż w ograniczony sposób przedstawione zasady, co ma robić, na co ma zwracać uwagę. On oczywiście o tym dobrze wie, no, jeżeli jest lekarzem wiele lat, jest lekarzem z doświadczenia, to niejako nie trzeba mu tego dodatkowo tłumaczyć. Ale wydaje mi się, że ten aspekt jednak tutaj takiego społecznego przyzwolenia, to znaczy, że ktoś wydał pewne postanowienie i on działa w ramach tego postanowienia, jest istotny. No, tak. Ja bym jeszcze dodał, te wytyczne są potrzebne oczywiście po to, żeby lekarz miał wskazówki, żeby w sytuacji, która jest trudna również emocjonalnie i psychologicznie, żeby miał pewne wsparcie, tak jak było przed chwilą powiedziane, również, że stoją za nim autorytety, ludzie, którzy poważnie i długo sprawę przemyśliwali i tak dalej. Ale myślę, że też jest ważne, żeby wziąć pod uwagę ten taki pragmatyczny aspekt. W sytuacji takiej, o której mówimy, lekarz znajduje się w dużym stresie, często musi działać szybko, nie ma wiele czasu na decyzję i opieranie się na rozsądnych, dobrze obmyślanych wytycznych jest zarówno dla niego pomocą, żeby lepsze decyzje podejmował, jak i dla pacjentów, żeby lepiej na jego pomocy wyszli. Więc tutaj absolutna zgoda. To nie może być tak, że ma się to robić na wyczucie. Ile się da, trzeba robić na podstawie klarownych kryteriów. A w takim razie, co z taką sytuacją hipotetyczną, na przykład starsza osoba, która już przeżyła długi czas, jest podłączona do respiratora, no ale jest kolejka do tego respiratora i na przykład bardzo młody człowiek potrzebuje. Stan jest, no, czy filozofia może przewidzieć takie sytuacje i czy etyka się może wypowiadać na ten temat w takim konkretnym, hipotetycznym przypadku? No nie tylko może, ale się wypowiada. To znaczy etycy rzeczywiście rozpatrują tego rodzaju scenariusze. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej takich scenariuszy pozostanie wyłącznie na papierze, że nie trzeba będzie, że się nie będą realizować. Ale nawet w niedawnej publikacji w New England Journal of Medicine
autorytety przygotowały coś w rodzaju takiej analizy etycznej tego rodzaju sytuacji. I tam w tym dokumencie jest przewidziana sytuacja, w której będzie, jak piszą autorzy, konieczność czasami podjęcia decyzji o zaprzestaniu terapii po to, aby móc w wypadku, tylko dodajmy, tam chodzi o osoby, które no właściwie rokują źle, a właściwie bardzo źle. I że wtedy te szczupłe zasoby, bo mówimy o sytuacji kryzysu, zasadniczej niewspółmierności zasobów do potrzeb, i wtedy oni przewidują, że może być uzasadnione odłączenie i przekazanie tego sprzętu, czy udzielenie tej pomocy innej osobie, która jakieś korzyści jeszcze może z tej terapii osiągnąć. Jan Paweł II nawet chyba kiedyś dopuszczał coś takiego jak bierna eutanazja, prawda? No, to jest takie określenie, które jest mylące, to słowo eutanazją, ale w każdym razie zaprzestanie nieskutecznego leczenia po prostu. Mhm. Tak. Ja chciałam tylko dodać, że no nie dalej niż dzisiaj w The Guardianie czytałam wywiad z pielęgniarką włoską, która wprost powiedziała, że takie rzeczy robią w sytuacji, w której pacjent podłączony do respiratora nie rokuje. Wiadomo, że w zasadzie umiera, odłącza się od tego respiratora i pozwala mu się umrzeć, a respirator przekazuje się osobie, którą będzie można uratować. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi, a teraz drugie pytanie, chciałbym, kolejne pytanie, ale takie można powiedzieć troszkę wolniejsze w tym sensie, że chciałbym zapytać, jaki problem etyczny jeszcze w kontekście COVID-19 przychodzi Wam, filozofom, filozofkom do głowy w momencie, kiedy myślicie właśnie COVID-19 czy też zaraza jako taka, no bo wiadomo, że bardzo często w historii kultury zarazy wywoływały wstrząsy, a nawet powstawanie arcydzieł. Przypomnę tutaj o słynnej oczywiście Dżumie Kami Alberta, który był też filozofem przecież, człowiek zbuntowany i wiele innych, czy Thomas Mann, śmierć w Wenecji, czy wcześniej przed renesansem Boccaccio z Decameronem, to co oczywiście nie było może jakąś wielką filozofią, tam wręcz elementy były takie rozrywkowe, ale tak czy owak no, przygotowano w ten sposób drogę do przyjęcia między innymi renesansu. Więc jaki problem filozoficzny, etyczny Wam jeszcze przychodzi do głowy? Ja mogę zacząć. Dla mnie przychodzi taki jeden z głównych problemów. Hasłowo bym go nazwał pycha. Mm-hmm. I pokora. To znaczy mam wrażenie, że jako zbiorowości teraz znajdujemy się w takiej sytuacji, w której po wielu dziesięcioleciach rosnącego przeświadczenia, jacy jesteśmy mocarni i jak na wszystko znajdzie się rada, musimy się nauczyć, że niekoniecznie na wszystko się musi znaleźć rada i że czasem jedynym, co możemy zrobić, to pokornie czekać i może pokornie czekać. To, co teraz robimy, kiedy przebywamy w domach, kiedy odbywamy zajęcia ze studentami za pomocą internetu i tak dalej, w zasadzie to, co my robimy, to staramy się doczekać czy przeczekać albo samą epidemię, albo doczekać, kiedy pojawi się skuteczna terapia, bądź kiedy pojawi się szczepionka i być może to, mam wrażenie, stanie się czymś więcej dla przynajmniej części filozofów, a może innych wpływowych ludzi, być może ci inni byliby ważniejsi, bo z racji nazwałem ich wpływowymi, więc mogliby coś zdziałać, może to by spowodowało, że być może byśmy troszeczkę też przemyśleli nasze wyobrażenia na temat życia społecznego, tego, jak ono powinno wyglądać, na co się godzimy, bo myślę, że też jest tak, że takie sytuacje jak obecna, one są czymś w rodzaju takiego moralnego szkła powiększającego, to znaczy one pokazują w bardzo wielkim wymiarze,
wiele rzeczy, których wcześniej nie zauważaliśmy, ignorowaliśmy, albo nauczyliśmy się z nimi żyć i mówiliśmy, no trudno, taki świat już jest. No to proszę bardzo. Ja znowu widzę to w takiej perspektywie różnych innych kultur i różnego innego świata. No, podobnie jak ty, widzę jakiś moment nadzieję takiego opamiętania, ale myślę sobie, że wiele ludzi, wiele milionów ludzi jest w podobnej sytuacji do nas albo dużo, dużo gorszej od dziesięcioleci w Afryce, w Azji. I tych ludzi my niejako nie zauważamy albo nie chcemy zauważyć. Przydarzyło się nam nieszczęście, jest nieprawdopodobny krach ekonomiczny, wszyscy się o to martwimy, ale oczywiście ludzi w potrzebie na świecie są miliony i to, którzy cierpią nie z powodu nowego wirusa, ale tych rzeczy jak głód, prawda, jak brak jedzenia, brak czystej wody, choroby, które są łatwo uleczalne dla nas. Także być może troszeczkę cierpiąc sami zrozumiemy, że są też i inni ludzie, którzy cierpią równie poważnie i powinniśmy sami zastanowić się, jak im pomóc. Dziękuję, że to powiedziałaś, bo to w pewnym sensie do tego się też odnosiłem, to co mówiłem przed chwilą, mianowicie to, że być może teraz zaczniemy uruchamiać naszą wyobraźnię moralną, bo przedtem nie uruchamialiśmy tej wyobraźni, ponieważ mieliśmy poczucie bezpieczeństwa, mieliśmy poczucie pewności jutra, a teraz mamy okazję zobaczyć, jak to jest, nie mieć tych dwóch rzeczy. I być może tak, i tak jak słusznie mówisz, mamy okazję zobaczyć, jak wiele milionów ludzi na świecie tak się czuje na co dzień. A my wierzymy w to, a w każdym razie nie chcemy często przyjąć do wiadomości, że oni tam są i że oni się właśnie tak czują. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za te wypowiedzi, bo wydaje mi się, że one uświadamiają pewną przełomowość, o co też w jakimś sensie pytałem. Ale oboje Państwo zwróciliście uwagę właśnie na te dwa aspekty, jakby z jednej strony opamiętanie, z drugiej spojrzenie poza siebie, to jest niezwykle istotne, zwłaszcza tutaj pani doktor Lazari Radek wskazała na ten problem no, tych na przykład uchodźców, którzy stali na granicy, a którzy przecież nie wzięli się znikąd, tylko najpierw ich spotkała wojna, a wojna wzięła się na przykład z kryzysu klimatycznego, prawda? To są, niektórzy twierdzą, że te dwa kryzysy, kryzys COVID-19 i kryzys klimatyczny są w jakimś sensie powiązane. Nie jest też wykluczone, że siedząc w domach, poddając się izolacji, być może to jest przesadne porównanie, ale może trochę wiemy, jak się czują ich uchodźcy w obozach przejściowych. Mhm. Też nie wiedzą, co się stanie i kiedy, jak długo to potrwa. I może to jest, jak mówię, bardzo dobre ćwiczenie, choć oczywiście w warunkach, których sobie ani sobie, ani nikomu innemu nie życzył, ale być może to jest właśnie takie ćwiczenie z moralności, z wyobraźni moralnej. Dzięki wielkie. W takim razie życzę dobrego dnia i życzę następnych dobrych, udanych, zdrowych dni. No a Państwa zapraszam może następnym razem do tej wirtualnej, internetowej jaskini filozofów. Może się jakoś do czegoś filozofowie przydają w społeczeństwie. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.